Cześć, z tej strony Domanu, a to jest pierwszy filmik z nauki gry FIFA 17, krótkiej serii, w której przejrzymy wszystkie najskuteczniejsze zagrania w grze, począwszy od wykańczania akcji w polu karnym, skończywszy na grze w obronie czy stałych fragmentach gry. Rok temu ta seria przyjęła się bardzo dobrze i pomogła wielu, nie tylko początkującym graczom, więc jestem pewny, że i teraz każdy wyniesie z niej jakąś korzyść, a zaczniemy oczywiście od najważniejszego w każdym roku i teoretycznie najprostszego zagadnienia, czyli wykańczania akcji w polu karnym, które w sumie nie zmieniło się aż tak bardzo względem FIFA 16. I można obecnie wyróżnić trzy najskuteczniejsze metody strzelania bramek. Pierwszą i bezapelacyjnie najskuteczniejszą z nich jest strzał na długi słupek podczas biegu z piłką w kierunku krótkiego słupka. Dokładnie tak jak widzicie na klipie w tle. Martial wdarł się w pole karne i biegnie na wprost bliższego słupka, a skoro bramkarz stoi wciąż w bramce i skoro nic nie stoi na przeszkodzie do oddania strzału, wystarczy w takiej sytuacji strzelić po przekątnej, napełniając przy tym pasek siły strzału na około dwie kreski. Takiej sytuacji praktycznie nie da się zmarnować. Bramki w ten sposób można strzelać nawet z bardzo ostrego kąta i również po ziemi. Natomiast ważne w tym wszystkim jest to, by zawodnik atakujący bramkę miał w chwili oddawania strzału pełną kontrolę nad piłką. Dlatego nie powinniśmy oddawać strzału trzymając sprint lub w momencie, w którym piłka znajduje się zbyt daleko od piłkarza, ponieważ występuje wtedy spore ryzyko tego, że zawodnik uderzy nieczysto w piłkę. Dokładnie tak jak na tym klipie. Gervinho oddawał strzał na pełnym sprincie w sytuacji, w której nie miał kontroli nad piłką i to zakończyło się totalnym niepowodzeniem. Więc ważne jest opanowanie piłki i to, by w chwili oddawania strzału na padzie wysunięty był jedynie drążek w kierunku bramki i wciśnięty przycisk odpowiadający za strzał. Warto też zwrócić uwagę na to, jaką lepszą nogę mają nasi napastnicy. Jeśli gramy dwójką strikerów, to ten lewonożny powinien być postawiony po lewej stronie, zaś prawonożny po prawej, tak by mogli oni oddawać strzały po skosie swoją lepszą nogą. Takich strzałów nie powinno się natomiast oddawać, kiedy bramkarz wychodzi z bramki i jest zbyt blisko nas. Idealnie oddany strzał w sytuacji sam na sam z bramkarzem, kiedy wychodzi on z bramki, powinien paść w momencie, w którym odległość pomiędzy piłką a bramkarzem jest taka sama jak pomiędzy bramkarzem a bramką. Jeśli bramkarz wybiega z bramki, to znaczy, że jest w ruchu. Jeśli jest natomiast w ruchu, to znaczy, że nie stoi stabilnie na nogach. A jeśli nie stoi stabilnie na nogach, to znaczy, że daleko to on się nie rzuci. Więc w takich sytuacjach praktycznie każdy strzał oddany w idealnym momencie na 99% zamieni się w bramkę. Zaś jeśli się zagapimy i golkiper podbiegnie zbyt blisko napastnika, zostaje nam już tylko jedna opcja, która jest drugim najskuteczniejszym sposobem na zdobycie bramki w FIFA 17, a jest nią leciutki strzał po ziemi, który wykonać można na dwa sposoby. Przede wszystkim w takiej sytuacji warto skierować sylwetkę zawodnika w kierunku dalszego słupka i tam oddawać strzał, klikając leciutko bardzo szybko dwa razy przycisk odpowiadający za strzał lub po prostu strzelając technicznie po ziemi, czyli przytrzymując przy strzale RB na Xboxie czy też R1 na PlayStation. Ten sposób jest również bardzo efektywny w obecnej odsłonie gry i jest to o wiele bardziej użyteczne niż w FIFA 16. Pamiętajcie natomiast o tym, by oddawać taki strzał niemalże w ostatniej chwili, kiedy bramkarz praktycznie dopada już do piłki. Trzecim bardzo skutecznym sposobem na zdobywanie goli jest oczywiście klasyczne, znane i działające już od lat zejście ze skrzydła pod kątem i oddanie technicznego strzału na długi słupek, wymierzając przy tym siłę strzału na około dwie kreski. Ta metoda jest wciąż efektywna i nawet efektowna. Mocny strzał techniczny sprawdza się również w niestandardowych sytuacjach, takich jak ta. W tej akcji oczywiście najprościej byłoby oddać mocny strzał po przekątnej w długi róg, jednakże jest spore ryzyko, że obrońca da radę zablokować takie uderzenie nogą. Dlatego dobrym rozwiązaniem w takim momencie jest mocny strzał techniczny oddany na krótki słupek. Bramkarze w takich sytuacjach mają również sporo problemów. W innych niestandardowych sytuacjach zdarzyć może się również, że wbiegniemy idealnie w pole karne, by oddać strzał na długi słupek, jednakże musielibyśmy wykonać go słabszą nogą, bo tak jak na tym klipie piłkarz prawonożny biegnie wprost na prawy słupek bramki. W takim momencie można próbować też mocnego uderzenia prosto przed siebie, jednakże dość istotne jest, by bramkarz nie wychodził jeszcze przed piątkę i tak jak mówiłem na początku, by mieć pełną kontrolę nad piłką, a strzał oddawać jednocześnie wychylając tylko drążek. Tak jak widzicie w tle, ja w tej sytuacji tuż przed oddaniem strzału specjalnie zwolniłem, by mieć jak największą kontrolę nad futbolówką. Na zakończenie przypomnę jeszcze, byście zawsze wychylali bardzo delikatnie i celnie drążek w sytuacjach, w których oddajecie strzał z pierwszej piłki. W tej FIFA takie akcje naprawdę łatwo jest przestrzelić i nieco niecelne podanie do strzelca może skutkować po prostu nietrafieniem do pustej bramki. Jeśli chodzi o wykończenie w polu karnym, to tyle. Mam nadzieję, że ten pierwszy, podstawowy, prosty poradnik Wam się spodobał i po jego przeanalizowaniu znacznie zwiększycie swoją skuteczność. Następny filmik z tej serii pojawi się już w przyszłym tygodniu, a jest nad czym pracować, bo FIFA 17 zmieniła się w wielu elementach. Śmiało lajkujcie ten filmik, subskrybujcie kanał, udostępniajcie i takie tam, bo nauka gry to jest ważna rzecz. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!